Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z F1 2013. Jedziemy karierę, sezon 2013. Jedziemy w Zauberze. Ja jestem Konrad i moim partnerem jest Nico Hulkenberg. W kwalifikacjach zająłem rozczarowujące 16 miejsce i mam nadzieję, że przebije się do przodu. Taka jest moja też strategia. Zaczynamy na opcjonalnych, żeby po prostu jak najwięcej ludzi powyprzedzać na starcie, a następnie stoczyć walkę być może znowu z Hamiltonem, tak jak ostatnio. Ostatni wyścig był przede wszystkim bardzo ciekawy. No i ta walka też świetna. Mam nadzieję na powtórkę. Niekoniecznie z Hamiltonem, miejmy nadzieję, że ktoś inny podoła. No ale wyścigi są nieprzewidywalne, więc nie mówmy hop. Zobaczymy, co się tak naprawdę stanie na starcie. Niestety, no moje tempo kwalifikacyjne coś ostatnio nie styka. Nie wiem, o co chodzi. Staram się jak mogę. Niemniej, jeżeli mamy znowu dwa Red Bulle z przodu. No, niemniej, jeżeli będę ciłać takie pojedyncze punkty w Zauberze, no to już tak nie będę na niego przeklinał. Teraz start. No i tutaj muszę uważać, bo standardowo ten start jakoś tak średnio mi wyszedł. Przynajmniej utrzymałem pozycję, teraz pojedziemy od wewnętrznych. Za batonem, baton strasznie wolno, żeby mnie go tutaj nie przygrzał. Trzymam swoją linię. Strasznie ciasno, ale chyba zyskam pozycję. Tak, tutaj diresta wolno. Ależ tutaj jest tłoczno przede mną, zobaczcie co się dzieje. Oj, diresta, ależ agresywnie. Baton jedź. Jak baton nie chce jechać, to ja go wyprzedzam w takim razie. Dobra, zostawię mu miejsce, nie może narzekać. Zutil zwolnił, bo go kumpel przyblokował. Ach! Podobny manewr do manewru Marka Webera. Także na tym torze. Nie pamiętam na kim. Okej, przebiliśmy się na 13. No, start znowu całkiem ciekawy. Tam widzę, mój team partner również się poprzebijał. Ktoś tu nas blokuje. Reszta stawki tam odjeżdża. Tym kimś jest Maldonado. Człowiek pieniądze. Możecie mnie tu skrytykować, ale przyznam otwarcie, to jest moje zdanie. Maldonado to jest beztalencie, które jeździ w Formule 1 tylko dlatego, że ma pieniądze. Brzydzę się takimi kierowcami. Troszeczkę przesadziłem, wiem. Myślę, że Werni nie będzie mi tutaj próbował nękać, ale ja muszę naprawić swój błąd i wrócić zaraz za plecy Diresty. No Maldonado, nie masz tempa, no. Trzeba coś z tym szybko zrobić. Chociaż Force India jest szybsza mimo wszystko. Właśnie, bo na pogodę nie patrzyłem. Na szczęście żadnych niespodzianek. A kto to tak wolno? Jakiś Lotus. No to się teraz zacznie zabawa. DRS został odblokowany.
Za Niko. Okej, będzie i DRS. W sumie nie spodziewałem się, że tam wyprzedzę Direstę, ale Diresta widzę tutaj nie daje za wygraną. Ale ja tutaj byłem w lepszej sytuacji, na szczęście. Kimże jest ten Lotus? Dlaczego tak wolno? Okej, dobra, to mnie nie wyhamował. No i jedziemy za naszym miliarderem. Skubany też ma DRS, ale miejmy nadzieję, że Sauber jest jednak szybszy. No jest porównywalnie. Jeszcze nie teraz. Wstrzymam się z durnym atakiem. Ojdź! Co robisz? Nie, dobra, to była moja wina tutaj. Troszeczkę przegiąłem. Widzę, że nas blokuje. Ale ja poczekam do strefy DRS. To nie będzie sensu, jakbym go wyprzedzał przed strefą i on by zaraz mi się odkuł. Teraz cały KRS i musi być nasz. Chociaż nie jestem taki pewien. Będzie nasz. Jesteś kilka miejsc za Nikiem. No i teraz ujawni się Lotusie. Raikkonen. Słabo. Teraz muszę zapieprzać. Na razie jestem bez punktów ciągle. Masz DRS? Chyba masz, cholera. No dobra, jest za daleko. Myślę, że tamtą dwójeczką już w sumie nie muszę się przejmować. Wystarczy, że będę jechał swoim tempem i nie popełnia błędów, to już mi nie zagrożą. Ale jednak Sauber jest cały czas taki specyficzny. Ślizgać go lubi, nawet jak masz ten świeży komplet opon, to on i tak ci się będzie ślizgał. Zresztą to widzowie słusznie zauważyliście, że ten bolid się ślizga. No bo się ślizga, to widać zresztą, że się ślizga jak pojebany. Chyba się zbliżam. Wyjdź. Miałem też co powiedzieć. Martwię się, gdzie jest Grosjean, bo jeżeli on gdzieś tam z przodu se śmiga i znowu chce zdobyć dobre punkty, to w końcu mnie wyprzedzi w generalce. Opony, przednia lewa, dostaje tutaj w ciry. No ale my cały czas w miarę blisko z Raikkonenem, już od Maldonado się oddalamy, widzę, że tam Maldonado ostro blokuje resztę. Będziemy teraz na bieżąco monitorować stratę. Było 1,7. A jest 1,6. Okej, czyli my teraz do boksu. Na szczęście ten nagumowany, optymalny tor ostro nas trzyma.
na nawierzchni. Nie pozwala, abyśmy wylecieli. Tylko jeszcze trzeba po nim przejechać dobrze. No wiem, wiem, przednia lewa tutaj już odmawia współpracy. I tak długo wytrzymałem, bo połowę dystansu. Okej, troszkę przyciąłem. Diresta uporał się z Maldonado i zaraz za mną wyrwał buta. Strata 1,7. Okej. Zjeżdżasz? Zjeżdżasz, Raikkonen. Kurczę, wypadałoby cię wyprzedzić. Okej, chyba troszeczkę sobie zmniejszyłem stratę tym wjazdem do boksu. Ale tu jest prędkość, ale tu jest prędkość. Szybka wymiana. Dobra, nie przypakowali mnie, ale niestety wyjechałem za Raikkonenem. Chociaż... Ktoś tu jedzie. Chilton! Oho. Może wyjedzie, w boksu jest mały korek. Uważaj, kiedy będziesz wracać za tor. Myślałem, że może nas trochę przyblokuje. Nie możesz już wjechać do boksu. Ale mimo wszystko jednak nie. Teraz chwila na rozgrzanie. Mamy DRS, musimy się utrzymać teraz. W miarę blisko. No, Chilton, blokuj tam, blokuj. Jedziemy za Raikkonenem, ciśniemy ostro. Ojcz. Troszeczkę mną zarzuciło. Nie, nie zjeżdżaj. Cholera. Ale może kogoś przyblokuje w boksach. I na którym miejscu? Niestety zostaliśmy na 11, więc tutaj... Wyprzedzenie Raikkonena jest bardzo ważne. Jeśli myślimy o punktach. O punkcie. Nie mam już DRS-u, ale no, ciężko, ciężko będzie. Cały czas to 1,3. Z Direstą to my mamy spokój, no. Walka z Lotusem nam się zapowiada. Może uda mi się gdzieś uszczknąć trochę cennych... dziesiątych. Choćby teraz, bo teraz się zbliżyłem. Na moje powinien być DRS. Ale jednak nie ma. No, Raikkonen, szykuj się. To będzie zażarta walka o jeden punkcik. Nie, nie uślizguj mi się teraz. Come on, come on.
Bardzo blisko. Teraz tu potrzebuję dobrego wyjścia. Za daleko jest. Nie ma czasu do stracenia, wyprzedzaj. Choć zdecydowanie w zasięgu, to ciągle za daleko. O, muszę przyznać, że ta kontra była całkiem niezła, ale straciłem tylko czas. O, Baton wyprzedził Direste. Dawać, dawać. Będzie teraz. W pomiarze powinienem się łapać. I zdecydowanie się łapię. Come on, come on. Teraz musi być atak. Jest atak. Zakończony powodzeniem, tak. Nie, nie, Kimi. Teraz tak łatwo nie będzie. To jest mój punkcik. Znaczy, Raikkonen tanio skóry nie sprzeda. Ja to doskonale wiem. Ale jesteś za daleko. Nie było szans. Muszę się, kurczę, nauczyć przejeżdżać ten zakręt, nie dotykając tej pieprzonej tarki. Jedzie. I on nie odpuści, on będzie za mną podążał. Zakręty musiały zostać przejechane perfekcyjnie i prawie się udało. Troszeczkę do mnie stracił, przez co chyba ataku nie przepuści. Jedziemy po optymalnym. Standardowo już tam koksi, mówiąc najlepsze czasy. No, to bronimy naszego punkciku. Tarkę. Teraz tu powinno mnie chwycić. Dobrze. Bez ryzyka uślizgu. Teraz dzieci niełatwo się przejeżdża przez ten zakręt, odkąd dodana została ta optymalna linia jazdy. Teraz w zasadzie nawet jeżdżenie z tym włączonym torem przestaje mieć sens, bo widać to na trasie. Zaatakuję? Raczej nie. Ale raczej odprowadzi mnie do mety. No proszę, bez żadnego ślizgu. Mi się podoba. Może Hulkenberg, wyznaczając te cele dla zespołu, wyznacza je dobrze. Okej, taki średniawy to był wyjazd.
Ale ciągle za daleko. Okej, jaka jest moja strata? Muszę sprawdzić, czy trasę, czy zyskuję. Chociaż po minimapce stwierdzą, że chyba tracę. No niedobrze, jeżeli Raikkonen tak tutaj blisko podjechał. Chociaż tym udało mi się troszeczkę odjechać, odskoczyć. 6,5 sekundy do Niko. Być może powoli oponę. Tak też właśnie jest. Weba! Mark Weba. On lubi na tym torze śmigać. Mam nadzieję, że wysokie miejsce zajmie. Wow, było bardzo ryzykowne to teraz. Prawie uderzyłem w barierę. I pięknie, po gazie, ostro, bez ryzyka uślizgu. Raczej nie zaatakuje. Dobra. Troszkę bardziej defensywnie to pojechałem. 6,3. Troszeczkę zyskałem. Pewnie jakby wyścig potrwał dłużej, to może bym doskoczył. Tylko zajęłoby mi to trochę. Dobrze. Nie ma miejsca na takie szerokie wyjazdy pod koniec. Vettel wygrywa. Któż by się spodziewał? Ja tutaj mam swoją walkę, ona jest ważniejsza. Dobrze, już otrzymałem to 10. miejsce, więc wywalczyłem ten jeden, jedyny punkcik dla zespołu. No, mam prawo być zadowolony. Czyli w sumie 3 punkciki dla Zaubera. Not bad, not bad. Dobra robota, mamy 10. miejsce, 1 punkt. Weber znowu trzeci. Podium takie samo jak ostatnio. Hamiltonowi tym razem poszło trochę lepiej. Grożał 8, więc... To do niego dojechał tak Hulkenberg. Może jeszcze mnie nie wyprzedzi, chyba jeszcze nie. Raikkonen bez punktów, Button tam stracił. Dobra, to dwie osoby odpadły. Ricciardo i Van der Garde. Dobra, generalka. Ten wynik utrzymujecie na 8. miejscu w klasyfikacji kierowców. Jeszcze przed Grożanem. Dobre czasy. Rosberg wyprzedził Hamiltona w generalce. Na Vettel odjechał. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jak oni mnie wszyscy tutaj lubią. Oni raz mnie lubią, a jak coś zjebie, to mnie nikt już nie lubi. To jest jakaś tragedia. Piąteczka. A ten nie miał oczu. Vettel obrał trafną strategię. O, niepocieszony po przegranej z kolegą. No niestety. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale ciągle jestem w generalce przed nim. It's good. Dobra, dzięki serdecznie za oglądanie i następny wyścig czeka nas w Niemczech. Na nowym starym torze. O, takowego nie było w zeszłym roku. Tak więc oczekujcie. I trzymajcie się. Na razie.